Lamborghini Huracan Iwo. Za chwilę opowiem Państwu dokładnie, co wykonaliśmy, jaki pakiet detailingu w tym aucie. Zapraszam Państwa serdecznie również na wywiad z właścicielem tego auta. Aleksander Matysiak, biznesmen, przedsiębiorca, właściciel tego wyjątkowego auta. Zapraszam serdecznie. Cześć Aleks, witam Cię w moim Cześć, studio. Witam, Stały dzięki. Stały klient, kolejne auto. Tym razem wykonaliśmy. Troszeczkę inny pakiet itemu, mm -hmm. i to chciałbym się zaprezentować, co zabezpieczyliśmy, i jak zabezpieczyliśmy Twojego hurakana. Zapraszam serdecznie. <laughs> uff, uff, uf, uff, uff, uff. <laughs> Słuchaj. E, świeci się na pewno jeszcze bardziej. Dlaczego? Auto miałeś zabezpieczone od razu bez barwnej folii ochrony. Mm -hmm. W całości. Tu muszę pochwalić kolegów e, po fachu, bo auto jest perfekcyjnie oklejone. To jest. E, no, bardzo się cieszę, że poziom detailingu i poziom też firm konkurencyjnych jest wysoki, i tej klasy auto musi być naprawdę określone na najwyższym poziomie, mm. bo to jest bardzo trudne. Natomiast, e, wiadomo, folia się zużywa, właściwości hydrofobowe się zużywają tak było też w tym przypadku. E, w tym przypadku. Jak sam wiesz, już trudniej było Ci domyść to auto, Dokładnie. prawda? Po prostu ono się, e, no ten brud tak nie schodził z tej Dokładnie. folii. Dokładnie. Było, było widać i czuć tą różnicę. Mam do porównania e, Audi RS6, gdzie, gdzie nadal ta, ta ceramika czuć. Dokładnie. I e, zdecydowanie była, była różnica. To teraz dotknij folii. Oj 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 oj. Kurna. Jest mega gładka. Nałożyliśmy Gła powłokę ceramiczną dedykowaną do bezbarwnej folii ochronnej. Mhm. Efekt wizualny jeszcze lepszy, ale przede wszystkim zobaczysz teraz, jak się auto będzie myło, jak mhm. się będzie czyściło. Także to będzie po prostu łatwe, przyjemne, szybkie. A do tego oczywiście wygląd, który. który, który no widzimy na załączonym obrazku. Naprawdę wyszło rewelacyjnie. Zabezpieczyliśmy ci również felgi po ceramiczną mhm. i okleiliśmy wnętrze. To co prosiłeś, ponieważ faktycznie te pianobleki były e, były już e, no, porysowane, jak to jak to z piano black pianoblek. Dokładnie. E, jak I ekran matowy. PPF, więc, więc tak samo będziesz miał bardzo fajnie miał no nie będziesz miał tych odcisków palce, co są tak wiesz, problematyczne tak? bo wyjedziemy po czyszczeniu za chwilę mamy to jest e, Właśnie, mamy, to, mamy, właśnie mamy ten auto, problem że prosto wyda. po detailingu e, i dopiero 10 minut kilka przyciśnięć i od razu widać że, że, że są ślady więc to naprawdę zrobi ogromną różnicę Dokładnie, dokładnie. Aleks, w pełni świadomym mhm. klientem jesteś, drugie auto dokładnie. zabezpieczone w całości bezwładną folią ochronną. Powiedz, jakie korzyści, dlaczego tak naprawdę też zabezpieczasz? Wysiorek? Przede wszystkim dla mnie jest najważniejsze uczucie bezpieczeństwa mm. i takiego spokoju. I to jest, to jest coś, co, co naprawdę ta folia e, powoduje i gwarantuje. Tak. E, powiem ci taką w skrócie historię. Dwa mm. lata temu, jak odebrałem Audi RS6, który mm. też oklejaliście, to znajomy akurat miał parkować i niestety się nie zmieścił. E, I no, w skrócie. Cały tutaj bok został porysowany. Okay. Dzięki Bogu wszystko zostało wzięte przez, przez folię, okay. więc wystarczyło, że podjechałem do was szybciutko e, i auto było jak nowe. Dokładnie. Bo wiesz, te auto przynajmniej dla mnie to, to jest jak, mój, jak, jak moje dziecko. Tak. I zawsze się chce chronić to przed, przed wszystkimi jakimiś kamyczkami, czy nawet celowo. Tak, tak. Nie daj Boże, ktoś celowo e, próbuje, spróbuje coś tam mm, zrobić z lakierem. To no to auto e, przyciąga. To to przyciąga. Nawet, Ludzie chcą go dotknąć, żeby. żeby Pozytywną, e, tak jak tak. również niestety negatywną. Okay. E, I to mi gdzieś tam daje taki, taki, taki spokój, że dobry, dobrze śpię. Czyli PPF to e, też bezpieczeństwo. Oczywiście dokładnie. łatwość utrzymania, e, komfort oczywiście. mycia, ale, ale to bezpieczeństwo. No bardzo fajne. Przede wszystkim. Dokładnie, e, szczególnie tak. no przy, przy takim aucie, także mhm. cieszę się, że, że to pożyczyłeś. Także. Mi jest ogromnie miło, bo tak, ty bardzo dbasz o samochody, mm -hmm. dlatego też chciałem nakręcić z tobą ten materiał, bo no, jesteś klientem po pierwsze świadomym, po drugie to nie jest jednorazowa wizyta. Dokładnie. My konsekwentnie mamy plan, harmonogram mycia, przeglądów i, i dlatego twoje auta tak wyglądają, Dokładnie. co mnie bardzo cieszy. E, I tak naprawdę RS6 dwa lata. Tam praktycznie jak, jak, jak nowy, nowe. No, a tym będziemy się zajmowali na, no, przez kolejne, kolejne lata. I, lat. i Dokładnie, dokładnie bo, bo, bo raczej pewnie nie ma w planach sprzedaży nie, tego nie auta. Nie ma, nie ma. Dokładnie, więc, więc no to, 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 jest, to jest ogólnie, bardzo mnie to cieszy, że po prostu twoje auto zawsze wyjeżdża, widzimy się gdzieś na mieście. Dokładnie. To jest, to jest, jest. naprawdę nasza wizytówka, także. Dokładnie. E, no, ogólnie się cieszę, że oczywiście m, dzięki tym powłokom, dzięki naszej pracy łatwiej się utrzymać samochód w czystości. Ale, ale też no, duży szacunek dla Ciebie, że no, tak dbasz o te auta, które, które my zrobimy, kawał roboty oczywiście nasze. Natomiast jeżeli klient tego nie kontynuuje, no to wiadomo, że ten efekt jest średni. Dokładnie. E, więc tutaj mamy stałe usługi. Aleks chciałbym pokazać naszym widzom, tak naprawdę jak spełniłeś swoje marzenie, mhm. bo ja się cieszę również z tobą, znamy się od ładnych paru lat Dokładnie. i to, co tutaj widzimy, to to jest niesamowita historia. Jest... I proponuję przejdźmy na sofę i zrobimy wywiad z tobą i zapraszam Państwa serdecznie. Ale z godzinami rozmawialiśmy o kosmetyce samochodowej, no, jak wiesz? Natomiast teraz chciałbym o biznesie z tobą porozmawiać. O, o tym, jak spełniłeś swoje marzenia. No bo to jest na pewno marzenie. Powiedz mi, twoją historię, czym się zajmujesz przede wszystkim? Jaka branża? No i jak do tego doszło, że? Stoi za nami hurakan Iwo. Dokładnie. Żeby nikogo tutaj nie, nie zanudzać, w skrócie, 22 lata mam. Mhm. Urodziłem się w Szwecji, w Sztokholmie, w stolicy. Tam mieszkałem 19 lat, w sumie całe okay. moje życie. I jak miałem 19 lat, właśnie 3 lata temu podczas pandemii zapakowałem dwie walizki, nie wiedziałem dlaczego, nie wiedziałem gdzie, nie wiedziałem jaki był cel docelowy, okay. się przeprowadziłem i od 3 lat mieszkam w Polsce, w Warszawie, na i od 7 lat w sumie się zajmuję e-commerce'em, okay. sklep internetowy, sprzedaje produkty przez internet. I dodatkowo od, od jakiegoś czasu też się zajmuje inwestowanie w nieruchomościach, uh -huh. okay. e, więc tak to w skrócie, w skrócie wygląda. Powiedz, który biznes bardziej dla Ciebie jest dochodowy? Czy nieruchomości, czy jednak e-commerce? Zdecydowanie e-commerce okay. w moim przypadku. No, ja się zajmuję zawodowo tym. To jest w sumie, w sumie jedyne, co znam, uh -huh. jedyne, co umiem. Um, i, I właśnie te nieruchomości dla mnie to jest coś dodatkowego. Okay. Robię to, e, bo to mnie ciekawi. Uh -huh. w, w, lubię właśnie zawsze się Uczyć coś nowego. Pamiętam, okay. jak kilka lat temu zaczynałem, to nie wiedziałem, autentycznie nie wiedziałem, co to jest płyta gipsowa. Okay. E, a wiadomo, dzisiaj to wygląda całkowicie inaczej. Dzisiaj dzielimy, dodajemy wartości do mieszkań, e, stawiamy jacuzzi na tarasach, e, więc Dokładnie. naprawdę kilka lat e, nauki. Ale kilka i nauki, czyli to nie przyszło też. Od a, tak, oczywiście, że prawda? nie. E, w moim przypadku to nie był żaden kurs, e, mhm. to, to, to nie była żadna wiedza, e, która przyszła z, z szkoły. Okay. Tylko tutaj praktyka, tak naprawdę. Mm. Oczywiście każdy ma swój sposób. Nie mówię, tak. że mój sposób jest jedyny, Dokładnie. ale, ale skuteczny. Ale zdecydowanie no, w moim przypadku bardzo skuteczny. I, I głęboko wierzę w to, że, że to, co. To, co dużo ludzi powinno robić to właśnie iść na praktykę uh -huh. i, i podjąć ten pierwszy krok. No to tak. jest w sumie najtrudniejsze. To jest tak to wyjście ze strefy komfortu boimy się. Jak ja zakładałem biznes, to, to już jest 10 lat. Uh -huh. Detailing to było słowo w ogóle. Jakiś kosmiczny. Cosmosu, Była dokładnie. myjnia, było, było mycie, był włoski i to wszystko. Jak ja wchodziłem, to każdy mówił: Stary, kto do ciebie przyjedzie, zostawi dwa tysiące na, na jakieś twoje czałodziejskie powłoki Dokładnie. Tak? I to pamiętam, że faktycznie, że znaczy ja byłem mocno zdeterminowany. Mhm. I, i, I brnąłem w to, bo wiedziałem, że. Że, że, że to ma przyszłość, i mhm. faktycznie e, te negatywne słowa gdzieś brałem na bok, mhm. e, i konsekwencja, i ciężka praca. I chyba w Twoim przypadku dwie różne branże. Natomiast, chyba jak ocenisz w ogóle dojście do takiego poziomu? Jak mhm. ten biznes Ci e, funkcjonował? Mhm. Mm -hmm. Bo no chyba, że, że się mylę, nie pracujesz 2-3 godziny mm -hmm. dziennie przed laptopem i, i to wszystko samo rośnie. No dokładnie, dokładnie. Jak widzisz, sposoby na zarabianie jest, jest bardzo dużo, jest milionów. Mm -hmm, tak. Ale to, co, co zawsze jest to samo w większości przypadkach, tak jak w twoim, jak moim, to jest ciężka praca, mm -hmm. determinacja, dyscyplina. Wiesz, nie zawsze się chce nam wstawać tak. codziennie, iść, pracować, iść do biura, ale mimo wszystko to jest to, co odróżnia nas od innych, że y, po prostu robimy to, co nieraz nie jest komfortowne. Dokładnie. Widzisz, jak ja się przeprowadziłem trzy lata temu do Polski, nie umiałem się y, z nikim tak naprawdę... Y, y, y porozumieć, tak, porozumieć, tak. to jest bariera językowa. To jest bardzo trudne. Trudno. Pamiętam, jak po angielsku nawet rozmawiałem z ludźmi, uh -huh. ale w końcu właśnie szybciutko zrozumiałem, że, że jedyny sposób to jest, żeby tak. się wrzucić na głęboką Dokładnie. wodę. I tak samo jest w biznesie. Tak. E, nadal do tej pory mam, że jak myślę o jakichś nowych pomysłach, to nawet nawet, nawet ja to odczuwam. Tą to niepewność. Uh -huh. A co, jak się nie uda? Tak. E, tak, tak, I tak. to jest najgorsze. Dokładnie. Widzisz, dużo ludzi ma pomysłów, ambicje. Codziennie słyszę, Aleks, chciałbym zrobić to. Tak. E, mam takie pomysły, ale to nigdy nie dochodzi do, do konkretnego do, dokładnie, planu dokładnie. E, i to jest to, co odróżnia ludzi. No, w, w najgorszym wypadku, Arek, no nie uda się, no upadnie tak. się. Z drugiej strony ja nie przypominam sobie, żebym kiedyś zobaczył, że ktoś naprawdę poświęcił dwa lata swojego życia, wszystko co tylko ma włożył w ten biznes no, e, i żeby się w ogóle nie udało, tak? żeby po prostu w ogóle nie ruszyło e, i wtedy to nie jest tak jak na Instagramie, że się otwiera Instagram i nagle się leje Dom na, tak na zegarki, jakieś wycieczki do Dubaju, drogi ubrania. Tylko wiesz, na początku, pierwsze 2, 3, 4 lata to jest ciężka, tak. ciężka praca, samotna Dokładnie. praca. Ludzie Dokładnie. nie wierzą do końca w Ciebie. Tak. E, dopiero po czasie e, po prostu. Budujesz to zaufanie, budujesz sukces. Budujesz to sukces buduje za, za, zaufanie. Tak, zgadza się. E, więc w skrócie, to jest to ciężka praca, mądra praca, i e, żeby się zawsze kierować swoją, swoim marzeniem i, i swoją filozofią. Jesteś powiedzmy. bardzo młodym człowiekiem, że my bardzo szybko załapaliśmy fajne flow między nami, e, bo naprawdę znam stopnie Twojej kariery, Dokładnie. znam pierwsze Twoje słowo, jak powiedziałeś. Że marzyć się RS6, wtedy chyba nawet było jeszcze RS7, RS6. No, w ogóle mówię, wow, mówię, no, chłopak ma 20 lat i już cel bardzo wysoko postawiony. Dokładnie. I to jest piękne. I tak naprawdę, krok po kroku to realizowałeś. I, i ja się cieszę, że ogólnie no, młodzi ludzie. Mhm. Mm, mają tą determinację, mhm. żeby spełniać swoje marzenia, ale że, że jest to powiązane też z ciężką pracą, bo jeszcze czasami nam się zwonić w ogóle na mycie, na, na odebranie samochodu no jest, jest ciężko, żeby, no, żeby, żeby, no bo widać, że faktycznie ty pędzisz w tym mhm. biznesie. Mhm. O, o tyle, co Ci mogę pomóc, to do usługa, którą też Ci dziękuję za zaufanie, że mogłem Oczywiście. tym autem tutaj przyjechać wyjątkowym. Ale w skrócie, tak, to, 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 to się zgadza ciężka praca i efekty, które są za nami. Nie ma chyba drogi na skróty i rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, z klientami, którzy postawiają mi samochody. Ja sobie tak wyobrażałem, że biznes tak pospinam powiedzmy do 40, że no, będę odcinał kupony. Nie da się tego mhm. zrobić po prostu. Ja już, ja już się z tym pogodziłem. Jak, jaka jest różnica? Że kocham tą robotę. Dokładnie. Ja osobiście, swoje dawno nie pracowałem przez samochody, muszę się przyznać przy, przy widzach, mhm. że kontroluję, nadzoruję e, drobne prace, natomiast twój samochód zrobiłem od A do Z. E, I z ogromnym uśmiechem. Po pierwsze, no oczywiście, no hurakana takiego się robi z, z, z uśmiechem na twarzy. Natomiast e, to jest sobota. W niedzielę również teraz pracujemy. Dokładnie. Więc jeżeli by się nie kochało tej roboty, nie, 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 nie szło z taką determinacją, to, 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 to nie jest realne, żeby przyjść w sobotę niedzielę do Dokładnie. pracy. Prawda? No to, 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 jest, to jest to, że, że, że moim zdaniem no, biznes, który mm, robimy, musimy kochać. Dokładnie i Tam są różne szkoły, niektórzy mówią, że po prostu się pchać tam, gdzie są pieniądze, tak. a ja jestem całkowicie przeciwko, wiesz, tak jak właśnie mówisz, ja wstaję i z ręką na sercu mówię, że poniedziałek to jest mój, mój ulubiony dzień tygodnia i ja nie widzę to jako pracę, ja po prostu kocham wstawać codziennie i zawsze mówię, że jak wstajesz w poniedziałek i naprawdę marzysz o tym poniedziałku, to wieszę. Tak. Jesteś na dobrej drodze. I, i tak ja jest powiem Ci jeszcze ciekawą historię. Kilka lat temu byłem na Dominikanie. Ten biznes mi hmm. zaczął raczkować w tym, hmm. w, tym, w tym małym garażu i miałem zapisanego na usługę Nissana GTR. Hmm. Będąc na Dominikanie po czterech dniach, byłem tylko na tydzień, hmm. i już chciałem wrócić na hale, żeby zabezpieczyć tego GTR-a. Gdzie wakacje, marzeń. Tropiki, a, a człowiek myśli, myśli o pracy, tak? To, to nie jest normalne. Dokładnie. Ale, ale, ale tak, no, no jest fan z tej pracy po tak prostu. Tak, to funkcjonuje, dokładnie tak. No wiesz, jak się prowadzi własny biznes, to, to, to nigdy nie odpoczywasz. Nie mhm. zależy od tego, czy jesteś na wakacji, czy nie. Zawsze tak. telefon jest z tobą dokładnie. zawsze. Komputer, Dokładnie. i zawsze ta ostateczna odpowiedzialność zawsze jest na ciebie. Tak. E, więc trzeba się liczyć z tym, to jest taką umowę, którą się podpisuje, tak. e, że trzeba być świadom tego, że wcale nie jest tak, że się ma więcej wolnego czasu. Owszem, można go dysponować lepiej, mhm. sobie wybierać. Nie, dzisiaj na przykład w poniedziałek chcę o 10 pójść sobie wypić kawkę, a nie iść mhm. tu, do biura, ale pracy i wolnego czasu to jest zdecydowanie coś, co. Co jest coraz mniej, jak się tak z firmy. Jaki masz zespół ogólnie pracowników? Z kim współpracujesz? Jak, jak twoja firma wygląda? Ryszarek, tak jak Ila Mask, bo, bo ogólnie biorę, biorę nieraz trajektorię z pracy. Jak kupił Twittera, to zwolnił 80% pracowników z Twittera. I nadal firma funkcjonuje. Tak. I ten pogląd mi się bardzo podoba, bo wierzę w to, że da się naprawdę tworzyć dobre firmy. Które są dobre, złączone mm -hmm. z, z stosunkowo małą grupą ludzi. Tak. U mnie w firmie akurat jesteśmy rodzinną firmą. Mm -hmm. e, rodzice u mnie pracują, siostra u mnie pracuje e, i to jest coś, coś, co mi daje bardzo dużo miłości i, i to jest takie spełnianie marzenia. Mm -hmm. e, wiadomo, kupić. Takiego hurakana to, to jest coś niesamowitego, ale, ale powiedzieć do taty, że już, już nie musi do końca życia pracować, pracować za minimalną tak. stawkę i że jednak, jednak może pracować u mnie. Pod to jest naprawdę coś, co nie, Nieocenione, prawda, co, co jest coś wielkiego. No coś niesamowite, świętego. także no, naprawdę podziwiam. Eee, tym bardziej wiadomo, to się lepiej ogląda, bo, bo to, co stoi za nami, to jest tylko tak naprawdę no, finalizacja twoje, Twojej ciężkiej pracy. To jest taka nagroda, którą, którą uważam, że powinniśmy też sobie właśnie robić, bo to też ostatnio miałem właśnie z klientem, który fajnie powiedział, że z, 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 nigdy nie było czasu na to, żeby się wynagrodzić. Mhm. Czyli bo nowy biznes, nowa inwestycja, mm -hmm. odkładanie wakacji, no bo, no bo gdzie, no bo, no bo jak, tak? Ale no, uważam, że jednak e, te nagrody muszą być, bo wtedy też to jeszcze bardziej motywuje. Oczywiście, no, też koszty utrzymania tym bardziej motywują, Oczywiście. żeby jednak kontynuować ten biznes tak, i, i, i tak dalej, ale, 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 ale to prawda. No, to Trzeba po prostu nagradzać swoją, swoją ciężką Dokładnie. pracę. Dokładnie, to jest bardzo ważne. wiesz. Z jednej strony to nie chodzi o to w życiu, ile się zarabia, tylko ile się wydaje. Tak. Yy, I trzeba na pewno dysponować swoje pieniądze, reinwestować. Yy, na przykład, tak jak w moim w, w przypadku właśnie nieruchomości to spełnia moją moją mój wizerunek, mhm. stymuluje mnie, codziennie wstaje, rękami tak. pracuję. Nie wyobrażam sobie, nie wiem, kupować jakąś giełdę, jakieś akcje czy krypto. To po prostu nie jest dla mnie. Ja rozumiem, że, że ludzie wzbogacili się niesamowicie na Dokładnie. tym. Szacunek dla nich. To akurat nie jest dla mnie. No i to jest chyba klucz, że no nie, nie w każdy biznes trzeba wchodzić, do, to, to trzeba czuć po prostu, tak. Aleks, powiedz mhm. mi, jak to jest być użytkownikiem w Warszawie Lamborghini Huracan? Jak do tego podchodzą ludzie? Yy, Opowiadaj. Wiesz, co, na pewno przyciąga dużo atencji. Uh -huh. To jest auto, które się raczej na co dzień nie widzi. I to jest, to jest właśnie przede wszystkim to. Dużo, dużo ludzi podziwia to auto. Oczywiście są niektórzy, którzy niestety nie mają tego samego poglądu i, uh -huh. i raczej to wzbudza jakąś frustrację czy, okay. czy nienawiść, nawet. Uh -huh. I szczerze mówiąc, nie wiem z czego to wynika, ale. Moje uczucie właśnie jak, jak wyjeżdżam na ulicach, to wiesz, jak byłem mały, jeszcze kilka lat temu mm -hmm. i widziałem takie samochody, jakieś Ferrari, Lambo, właśnie McLaren tak. na ulicach, to aż we mnie budziła się taka frustracja, <gry> dobra frustracja okay. taka. Nie zazdrość, mm -hmm. tylko tak, że, że wiesz. Hmm, też bym chciał to mieć. Mm -hmm. I dlaczego ta osoba to, to auto ma, i co ta osoba zna o życiu i o biznesie mm -hmm. i o świecie, czego ja nie znam. Okay. I no. właśnie jak przypominam sobie, że kilka lat temu, nawet niedawno, to ja byłem właśnie tym dzieciakiem, i dzisiaj ludzie, no, dzieciaki na przykład, jak się uśmiechają, jak, jak, jak robią jakieś fajne fotki, to mam nadzieję, że właśnie oni tak samo tak. myślą o tym i że właśnie to ich zachęca, motywuje do tego, żeby zobaczyć, że w całkiem, w całkiem młodym wieku da się samemu to osiągnąć. Dokładnie. I, i to jest najlepsze pamiętać, co się czym lub. Czego się nie miało w życiu tak. i co się teraz ma. Dokładnie. To jest to najlepsze uczucie i, i nieraz przyznam, przyznam Ci siarek. Muzyka na maksa, taka euforia, po prostu jak po narkotykach. Mm -hmm. Ja raczej nie, nie, nie konsumuję tam żadnych, żadnych narkotyków. Często mówię, że właśnie ten huragan to dla mnie jest narkotyk. najlepszy narkotyk na świecie. No, tak. Sobie wieczorkiem w nocy wyjechać, um, czuć tą V10 tak. naturalną, to jest coś niesamowitego. No, zgadza się. Hmm. Czyli ogólnie. A też spotyka się z jakimiś negatywnymi naprawdę mm -hmm. przygodami. Było coś takiego, że no, no to jest nie oszukujmy się, no bardzo, bardzo drogie auto, więc też jest strach gdzieś zostawienia. Eee, no oczywiście jest zabezpieczony folią, ale, ale to no wiadomo, akty wandalizmu są czasami drastyczne, nawet była w Warszawie taka sytuacja, że jednemu z właścicieli goście po alkoholu oczywiście przeszli po, po, po samochodzie, Dokładnie. zdeptali mu Aventadora, więc to, to jest szokujące, mam nadzieję, że nigdy dzisiaj taka sytuacja nie spotka, ale czy, czy, czy tych negatywnych sytuacji też już doświadczyłeś? Wiesz co, kilka takich sytuacji było, oczywiście nie dużo, mhm. ale gdzieś zawsze, zawsze się gdzieś tam pamiętam. Tak. E, jako przykład raz, e, oczywiście też, też starszy pan po, e, po spożyciu alkoholu, wpadł na pomysł, żeby wlać całe piwo do, e, do tyłu e, do tyłu auta, czyli, czyli na silnik. E, ja się, e. I w takiej sytuacji no, jest kilka opcji. Można wyjść, skonfrontować tą osobę. Tak. Ale zawsze mam takie podejście, że nic by to nie zmieniło, mm -hmm. lepiej po prostu na spokojnie odjechać, niż, no tak. niż, niż wyjść. Wiadomo, no, takie zachowanie w ogóle nie ma miejsca, to w ogóle nie jest akceptalne, tak. ale no, no, takie sytuacje się zdarzają. No, okay. Mimo wszystko żyjemy w takim świecie, a nie innym. Niektórzy ludzie no, jakąś zazdrość tak. gdzieś głęboko mają i ja tak naprawdę czuję Czuję smutek dla takich ludzi. O, Bo to nic dobrego z tego w życiu nigdy nie, nie, nie wychodzi. Um, I staram się po prostu cały czas myśleć o tych większość ludzi, powiedzmy 95% dokładnie. społeczeństwa, które, które docenia to auto, e, jak, jak, jak to widzą po ulicach, po Warszawie, że mimo wszystko. Pozytywne emocje. Dokładnie. I, takie powinno I o to chodzi. Budzić, budzić to to, to, to auto, tak? Jednak tą e, radość. i... i w sumie, tak jak obserwujecie, no to są spoterzy w Warszawie, którzy non stop dodają i, i, i faktycznie twoje auto się wyróżnia bardzo poprzez też bardzo fajne naklejki, które, 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 które masz i, i dużo cię widać, więc tak naprawdę raczej tam są cały czas pozytywne komentarze i tak jak mówię, to auto powinno takie emocje wzbudzać, tak? Dokładnie, taki był plan i po to to auto kupiłem, no nie uszukujmy się, no. Takie auto się nie kupuje, żeby być anonimowym czy tak. dyskretnym, a ludzie, którzy twierdzą, to po prostu mówią nieprawdę. Powiedz mi jeszcze, przekaz właśnie tych naklejek, Przypomniałem sobie. Dokładnie. Bo to, jest, to, jest, to jest coś pięknego. Dokładnie. Tak jak mówię, no, trochę wcześniej rozmawialiśmy właśnie o tym, że sposób zarobienia dużo tak naprawdę nie mówi, mhm. ale raczej myślenie i sposób myślenia to jest to, co robi tą ogromną różnicę, i z tego właśnie wynika ta naklejka, że mindset is everything, czyli, że myślenie jest wszystko, czy umysł jest mm -hmm. wszystko. Nie wiem, jak to poprawnie e, przetłumaczyć. E, I właśnie chodzi o to, żeby po prostu. kotek patrzy do kałuża dopównie. i widzi tygrysa. Mały kotek Piękne, patrzy, patrzy w kałużę i widzi ogromnego tygrysa. I, I gdzieś zawsze miałem ten pogląd, zawsze sam się patrzyłem jako właśnie taki, taki mały kotek. Tak i, I wierzę w to, że no, osiągnąłem to, co. O czym zawsze marzyłem, czyli kupić własnego hurakana na, tak. na siebie i żeby to jakoś sobie samemu. Wszystko pospinać, bo pospinać. To, jest, to jest długa droga, bo to też w sumie no o, oczywiście się bo widzimy ten efekt, natomiast no. No, no sam wiesz, jak, jak ta droga wyglądała. Była kręta, Dokładnie, wyboista wiesz i na pewno nieprosta. Dokładnie. Na Instagramie nigdy nie zobaczysz, że, tak. że siedzimy w domu przed fakturami, myślimy jak to wszystko pospinać, drapiemy się po głowie, ile nocy bez, bez snu, stres ogromny. I tak jak mówię, to jest samotna droga. To jest długie dni tak. w hali, czy to czy przy komputerze, czy, czy na magazynie, jak w moim przypadku. I tego nikt nie pokazuje. I, I wierzę w to, że y, chcę być tą osobą, która pokazuje właśnie, że to nie jest tylko od zera. Do hurakana, e, Tylko to jest 7 lat pracy w sumie. Super. Jak zainspirujesz jeszcze właśnie takimi przekazami młodych ludzi, no, którzy no, no niestety teraz takie pokolenie troszeczkę wygodne jest. E, i... Więc, więc no, fajnie, że też jesteś osobą, która właśnie tą wiedzą chce dzielić. Ten twój kanał jest naprawdę ciekawy i, 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 i uważam, że no, osiągnąłeś duży sukces i, i fajnie, że się tym po prostu dzielisz. Dokładnie. To jest, to jest, to jest, chce inspirować. I tak jak mówię, ci, którzy mają, ten przekaz do siebie jakoś przyjąć, to to zrozumią i przyjmą. I to jest większość tak. ludzi. Większość ludzi codziennie dostaje mam kilkadziesiąt wiadomości codziennie od, od młodych, młodych ludzi, którzy właśnie mają nie tylko pytania, tylko też właśnie się inspirują i mhm. widzą, że czarno na to... biało da się to osiągnąć. Dokładnie. Da się to osiągnąć w Polsce. To nie jest wina, nie wiem, kraju, czy Dokładnie. pogody, czy życia. No umówmy się, Arek, no, nie urodziłem się w biedy, jakiejś. Tak. W, zwyk w zwykłej rodziny mm -hmm. i, i po prostu udało się. No udało tak. się poprzez pracę. Ciężką, e... ciężką pracę. Super, to jest naprawdę no, prze, 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 przepiękna historia. No, naprawdę e, ogromny szacunek. Aleks, powiedz mi, e, pasja na pewno motoryzacja, ale jeszcze. Czym się interesujesz, czym się zajmujesz, gdzie się resetujesz po tej pracy, no bo, no bo tak jak rozmawiamy cały czas praca, praca, Dokładnie. ale gdzieś trzeba te, te wszystkie myśli zbierać. Dokładnie. Wiesz co, Arek bardzo lubię podróżować. Tak naprawdę poprzedni rok spędziłem bardzo aktywnie, dużo podróżowałem. No. Praca mi w jakim stopniu pozwala właśnie kombinować te dwie okay. pasje, więc bardzo lubię podróżować. Też siłownia gra bardzo dużą rolę. Spełnia to taką rolę ru rutyny, że, mm -hmm. że czuję, czuję się dużo lepiej, funkcjonuje dużo okay. lepiej, ale też to kocham. Chodzę okay. na tą siłownię i codziennie to, to mnie cieszy. Mm -hmm. Więc to są dwie takie moje, moje hobby, pasje, siłownia, podróżowanie. podróżowanie. Od jakiegoś czasu do czasu jak mam czas, to też podskoczę na strzelnicę, okay. e, to Super. mnie też bardzo, e, bardzo interesuje, ale tak jak mówię, ostatnim czasem jest coraz mniej tego czasu, e, więc, więc niestety dawno temu już nie Jasne. Nie Aleks, tak na koniec powiedz mi, jakie są twoje plany biznesowe na najbliższy e, czas? I jakie są kolejne marzenia? Kolejne marzenia, dokładnie. To jest, to jest takie kluczowe pytanie. Wiesz, Starek, naturalna odpowiedź to by była nie wiem, Koningsack, Bugatti, ale w moim przypadku to nie jest tak. To nie jest tak. Spełniłem to marzenie, które miałem, czyli, czyli huragan. I teraz moje, moje, moje takie biznesowe ambicje i cele są przede wszystkim, żeby rozwijać te firmy. Te nieruchomości idą idą. Bardzo dobrze, okay. i żeby się coraz więcej uczyć. Ja dopiero mam 22 lata, jest naprawdę dużo mądrych ludzi. Super. Nawet u ciebie widziałem, że ostatnio było, było, było sporo ciekawych tak. gości, którzy się właśnie zajmują nieruchomościami. Dokładnie. I żeby właśnie trochę więcej czasu poświęcić właśnie na te nieruchomości, i gdzieś tam, wiadomo, są jakieś kolejne plany na jakieś nowe biznesy, ale też mam. mam Taką wizję, że mniej, mniej rozmowy i, i więcej warsztatu. Wszystko. W Wszystko w ciszy, lepiej mniej mówić i się skupiać, i później, żeby właśnie ten sukces e, mówił, mówił sam Są siebie. Sam do siebie, dokładnie. Aleks, dziękuję Ci za wywiad, dziękuję Ci za wizytę, dziękuję Ci za kolejne auto, bo ja najbardziej się cieszę, jak klienci przyjeżdżają z kolejnymi autami zaufanie, gdzie powierzasz mi tak drogocenne auto, usługa door to door. To też na to pracowaliśmy Dokładnie. latami i za to Ci naprawdę dziękuję i życzę Ci kolejnego no może Aventadora do zestawu, <grystanie> także e, spełniaj swoje marzenia, działaj tak jak dalej działasz i naprawdę gratulacje ogromnego sukcesu. Dziękuję, dziękuję. Ci za wizytę. Trzymaj dziękuję. się. Hej, pozdrawiamy.